Witam wszystkich na odcinku specjalnym. Tym razem nagram film, który jest kontynuacją, częścią drugą tego, czy Chiny przeproszą Bitcoina. Jest to tutaj ten odcinek, o tutaj w odcinkach specjalnych, czy Chiny przeproszą Bitcoina. Pojawiło się sporo ostatnich, ostatnimi czasy filmów z zakresu, że jakie Chiny są dobre, Chiny tutaj, um, BRICS, programowalny pieniądz i zauważyłem, takie powierzchowne tylko opisy, które ukrywają wiele rzeczy. Więc postanowiłem dograć drugą część tego odcinka, właśnie specjalnego, gdyż pojawiły się od ostatniego półtora roku czy dwóch lat, jak to nagrałem, nowe rzeczy, które pokazują, że ten pierwszy odcinek jednak miał rację bytu. Więc zapraszam. Także ruszamy z tym tematem. Na początek zacznijmy troszeczkę od historii, okay? czy znowu to spotka Chiny. Więc te osoby, które nie oglądały tego odcinka, ja go podlinkuję tam na samym końcu będzie taki kafelek, że będzie można na niego kliknąć. Ale żeby tutaj nie marnować czasu i tak tylko skrócić go na maksa, to yy, tutaj powiem kiedyś Chiny bardzo, bardzo yy, miały dużo srebra. Były właściwie w, w, sta w standardzie srebra, w parytecie srebra. Następnie, jak nastąpił wielki kryzys finansowy lat 20. końcówki lat 20. i początku lat 30. wiele, wiele państw tak, było odchodziło od standardu srebra, poszły w standard złota, natomiast Chiny zostały w tym standardzie srebra. O tym więcej mówię właśnie w tej pierwszej części. Podając też przykłady. No, i tak, żeby w skrócie to opowiedzieć, Chiny. W, 1920, w 1929 roku USA i inne wielkie państwa związały swoje kursy walut z cenami złota. Chiny jako jedyna duża gospodarka wykorzystywały standard srebra, w którym kurs walutowy był powiązany z wartością tego metalu. Dzięki temu zwróćcie uwagę, że kurs walutowy był powiązany z ceną kruszca. To jest ważne, to później będzie bardzo ważne. Dzięki temu chińska waluta miała pewną przestrzeń do deprecjacji, a to w dużej mierze ochroniło Chiny przed najgorszymi skutkami wielkiego kryzysu. Na początku lat 30. XX wieku kryzys wyraźnie się pogorszył, więc największe państwa zaczęły porzucać standard złota, co pozwoliło na zwiększenie podaży pieniądza i stymulowanie popytu. Jak wynika z analiz ekonomistów, kraje te, które zdecydowały się na taki krok, Szybciej ożywiały swoje gospodarki po kryzysie. Po prostu mogły szybciej stymulować swoje gospodarki do drukiem, na przykład. Dobrze? To też jest bardzo ważne, to po, po, też potem poruszymy. To był pierwszy cios w chińską gospodarkę. Zrujnował przewagę konkurencyjną, którą państwo środka posiadało, gdy inne kraje pozostawały wierne parytetowi złota. Ehm, waluta Chin zaczęła yy, się umacniać, a ich produkty na globalnych rynkach stawały się coraz gorsze. I tym, tym takim historią chcę tutaj pokazać, że Chiny już kiedyś miały pewien parytet i cały kraj odszedł od tego parytetu, tak? A Chiny tego nie zrobiły i potem poległy. Jak poległy, to później sobie możecie obejrzeć w pierwszej części filmiku. Następnie Chiny przez kolejne 60-70 lat gromadziły jak najwięcej złota, żeby ten, w tym parytecie złota pozostać, tak? Podczas gdy teraz cały świat odchodzi z tego systemu i idzie w nowy system. Więc, czy znowu Chiny popełnią ten błąd i strzelą sobie z shotguna w kolano z bliskiej odległości? No, sami ocencie. Ja tylko podaję argumenty. Więc zacznijmy. Pierwszym argumentem jest Swift System oraz BRICS Pay, czyli Brix Pay System. Dobrze? Tutaj w tych filmach, które oglądałem ostatnio, były zachwalane te systemy. Mało tego, zachwalany był także programowalny pieniądz, tylko o dziwo nazywane są to przez tych ludzi cyfrowe pieniądze. Cyfrowe pieniądze mamy teraz. Programowalny pieniądz jest to pieniądz, który możemy naprogramować w jakiejkolwiek formie użytku. Podzielić na przykład na rasy, podzielić skąd ktoś pochodzi, gdzie pracuje, co zarabia, i wtedy te osoby będą mogły to kupować, a te osoby nie będą mogły tego kupować. Okej? Okay? tutaj, że system ten CBDC, który ma być wprowadzony, czyli ten centralnie planowany pieniądz, będzie miał jakby dwa poziomy. Taki użytkowy retail do kupowania, powiedzmy, nie wiem, pomidorów w Lidlu i taki, powiedzmy, międzynarodowy do transferów, dobra? Więc zacznijmy. Swift system polega na tym, że żeby przesłać pieniądze z banku, powiedzmy, z banku A, może tylko taki wezmę bardziej, o, dobra, z banku powiedzmy A, powiedzmy, że wysyłamy coś z Wielkiej Brytanii do Polski, PLN. Więc wchodzimy w tym systemie do tej, tej, tej Swiftowej, tej bramki, fund zamieniany jest na dolara, następnie dolar przechodzi koło granicy powiedzmy polskiej, tak, tutaj, i zamieniany jest na PLN, żeby, żeby, funkcjonować, cały czas jest demand na dolara. Ok, cały czas jest demand na dolara. Teraz weźmy sobie system tutaj brics Więc ostatnio system SWIFT bardzo mocno nadwyrężył swoje zaufanie. Gdyż Stany użyły, to, użyły tego systemu do zamrożenia rezerw oraz w ogóle wykluczenia niektórych państw z tego systemu, ponieważ no, były to sankcje, te państwa nie chciały grać w to, co cały, co to, w to, co chciały grać Stany i tak dalej. Czyli system ten jest bardzo wadliwy, bym powiedział, dobrze? Więc zaczęło, zaczęto pracować tutaj od jakiegoś czasu już, jeszcze wcześniej, zanim to wszystko z, z tym Swiftem się stało, nad systemem BRICS, który będzie zrzeszał kraje BRICS. Ich partnerów, w tym właśnie płatności. Zanim jednak powiemy, jak wygląda z tym BRICS, dobrze jest sobie wytłumaczyć, na czym polega tak zwany deal, okay, wymiana deal Cambridge, okay, czyli Cambridge Swap. Chodzi o to, że pewien kraj, tutaj na przykład Rosja i Indie, powiedzmy, podpisują one umowę taką Cambridge'ową, powiedzmy na przykład na 10 milionów. 10 milionów yy, yy, waluty wymiany, tak, wartości waluty. I o ile dobrze jest, jeżeli te dwie waluty stoją mniej więcej jednakowo, tak? Jeżeli nie, no to wtedy tam jest ta, ta równowartość jest wyliczana i po prostu mamy taki parytet 10 milionów. Chodzi o to, że jeżeli powiedzmy Rosja wejdzie i by nie chciała kupić od LEN od Indii, tak, no to Indii mają rupie rup, tak, a tutaj jest rób, no to wtedy ktoś w tej umowie cambridge'owej tutaj, tak, wymienia. Tutaj wchodzą rupie, dawane są Rosji, natomiast ruble, dawane są Indiom. Jeżeli jeżeli jeden i drugi chce wymienić, to w tej puli, w tych pieniędzy są te wymiany, przez to w tej wymianie nikt, do, kraj, który coś sprzedaje dostaje swoją walutę. Rozumiemy? Dostaje swoją walutę. Czyli Indie dostają rupie, a Rosja dostaje ruble. Ale to wszystko jest zawarte w tej umowie. Jeżeli ta umowa, ta pula się wykończy, trzeba podpisać nową umowę. Dobra? I wtedy to dlatego jest takie szybkie, że te pieniądze już w tej puli tutaj są, nie trzeba żadnych wymian, że powiedzmy Rosja nie musi kupować rupi, żeby kupić coś od tego, od Indii, a Indie nie muszą wymieniać coś tam jakichś pieniędzy na ruble, tylko od razu jest tutaj wliczone według, według tej umowy. Ruble tu wchodzą, tu wchodzą... Rupie jest zamiana, i ten kraj używa tych pieniędzy do kupowania, a ten kraj używa tych pieniędzy do kupowania z tej strony. Tak pokrótce. Teraz tak, zauważmy tutaj, że dochodzi do tej wymiany i w tym systemie nachodzi wymiana towarów. Tylko już tutaj powstają pewne pytania. Dobra? Po pierwsze, ta wymiana musi mieć też jakiś mianownik. Dobra, ta wymiana nie jest zbyt dobra, ponieważ istnieją pewne zagrożenia. Na przykład problemy ze związa z, z, z tym, że jeden kraj, jeden kraj będzie trzymał, powiedzmy, tak jak Rosja będzie trzymała rupie. I co się stanie, jeżeli na przykład wartość rupi poleci na łeb na szyję. Dobra. Wtedy nie wiem, czy ten drugi kraj będzie chciał trzymać walutę, która nas traci. To jest pytanie. Tak, także. Kraj może być niechętny do trzymania dużych rezerw z waluty innego kraju, szczególnie jeśli ta waluta będzie po prostu mniej stabilna. Może to prowadzić do sytuacji, gdzie kraje będą chciały szybko wymienić otrzymane waluty na bardziej stabilne aktywa, co może wywierać presję na wymiany kursy, na wymiany walut, ale przecież kraje typu BRICS mają mieć wspólne waluty, wspólne rynki, prawda? Więc jak bardzo odchodzimy od czegoś takiego jak Swift? No nie bardzo. Następnie jest ryzyko inflacji. To jest bardzo ważny punkt i nie widziałem, od obejrzałem 3 czy 4 firmy, wywiady, powiedzmy, z ludźmi, którzy robią pewne rzeczy zawodowo i jakby znają gospodarkę chińską. No i wydali się właśnie też na te wymiany Cambridgeowe, jakie zostały zaimplementowane właśnie w tym systemie BRICS i um, nie poruszyli na przykład inflacji. To jest bardzo dobre. Zobaczmy sobie. W tej chwili kraj, powiedzmy kraj, jeden kraj, wytwarza towary. To jest główną zaletą yy, krajów z zakresu BRICS, tak? Z grupy BRICS. Mają dużo komoditów z towarów. I powiedzmy, powiedzmy, taka, takie Indie, dobra? Wytwarzają jakiś towar. Następnie eksportują go, sprzedają. Tylko, że w, w, w BRICS wymianie one dostaną z powrotem swoje rupie. Dobra. Więc teraz pomyślcie sobie, zwykle kraj eksportuje i sprzedaje coś, tak? I zwykle jest to na przykład w Swift, albo tam w jakiejś innej walucie. Dostaje tą walutę, a jak nie, to dostaje walutę, w której jej bardziej pasuje, tak? Czyli na przykład powiedzmy, że dostaje na przykład dolary, bo handel głównie za dolary się odbywa, na przykład, tak? Dostaje dolary, albo euro, na przykład. I wtedy trzyma to jako swoją rezerwę. Następnie znowu drukuje swoje pieniądze, swoje rupie, bo ma na tym kontrolę, tak? i wtłacza do systemu. Po prostu buduje most, powiedzmy, albo buduje nowy szpital, albo buduje nową fabrykę. Jednak co się stanie, jak ten kraj stymuluje cały czas tą swoją walutę, doprowadza nową, żeby pobudzać ją, a następnie z handlu, tutaj w tym BRICS, ten kraj będzie dostawał swoją walutę. Jest to ryzyko inflacji. Jeśli kraj eksportujący swoje towary w ramach systemu BRICS Pay otrzymuje płatność w swojej własnej walucie, może to prowadzić do zwiększenia podaży tej waluty na swoim rynku, co potencjalnie może przyczynić się do wzrostu inflacji. Tak jak pisałem tutaj, nie wiem, na y, Indiach, a na przykład Rosja sprzedaje towary do Indii, i otrzymuje zapłatę w rublach, a te ruble są następnie wprowadzane z powrotem do rosyjskiej gospodarki. To może zwiększyć inflację w Rosji. Więc nie wiem, czy jest to aż tak dogodny system, jak go każdy opisuje. Tylko trzeba zwrócić uwagę, że jednak coś tutaj nie gra. Więc są tutaj, są tutaj mechanizmy, znaczy roz, roz, wyzwania jakby, i yy, trzeba mieć mechanizmy do zarządzania. Rezerwami, ale tych rezerw, według osób, które przedstawiają, e, tak powiedzmy, bardzo dobrze te Chiny i w ogóle, że programowany pieniądz jest dobry, bo nie będzie rezerw, tak? No to nie wiem, rezerwy zostały powiedzmy wymyślone. Strategia rezerw została wymyślona nie dlatego, żeby coś trzymać, tylko o to chodzi, że jeżeli moja waluta nagle poleci do dołu. To, a twoja waluta jest zarąbista, to jest to ubezpieczenie od pożaru u mnie, bo ja mogę użyć tych rezerw walutowych i częściowo odkupić moją walutę, przynosząc ją na pożądany poziom. Przynajmniej tymczasowo. Jeżeli nie będę miał rezerw i ma to w ogóle nie działać, to będzie można bardzo prosto wykonywać ataki inflacyjne niszczące państwo. Nie będzie potrzeba tego sorosa. Będzie można to robić na innych warunkach, na innych warunkach, dobrze. Także yy, kraje mogą próbować zarządzać tym ryzykiem, ale będą musiały. Czyli znowu pytanie jest, co my tu robimy w ogóle? Poprzez dywersyfikację rezerw walutowych lub inwestowanie w stabilne aktywa denominowane w różnych walutach. Czyli nadal te kraje kupowałyby inne waluty, na przykład na przykład dolary. <laughs> OK, Zaufanie do walut byłoby też konieczne. Kluczowe będzie budowanie zaufania do walut kraju BRICS. Okay? Co może wymagać większej współpracy i koordynacji. Czyli na razie te kraje i tak potrzebne im są te rezerwy, wychodzi na to, inne, a nie wiem, czy ktoś będzie trzymał e, e, juana, na przykład Rosję, albo ktoś będzie trzymał ruskiego rubla. Skoro tego rubla będzie tyle, że każdy będzie stawał zapłaty w tych rublach w Rosji, a w juanach będzie każdy stawał zapłatę w Chinach. Bardzo ciekawe, prawda? Więc dochodzimy do pierwszego takiego sentymentu. I proszę pamiętać to, co tutaj powiedziałem w tej pierwszej części. Chiny miały srebro, dostały kopniaka. Następnie przez 60 lat goniły, czy 70, żeby mieć jak najwięcej na planecie złota. I znowu dogoniły ten system, który już jest no, oddalany. Cały świat odchodzi teraz gdzie indziej. Teraz mieliśmy przez cały czas system SWIFT, który okazał się porażką. Natomiast Kraje BRICS otwierają podobny system u siebie, a wiemy już, że ten system no, jest, ma wadę fabryczną. Wada fabryczna, która polega na tym, że jest kontrola, zaufanie, no i inflacja tutaj. Pozytywami na pewno tego systemu jest brak USD, czyli Stany nie będą mogły nic tu zablokować. Jest szybszy oraz tańszy ten system. Nie potrzeba czekać, na przykład powiedzmy, nie wiem, w banku, aż kasa się prześle na, y, poprzez y, w dni robocze, a w weekendy nie, tylko normalnie za pomocą tego będą bardzo dobre rzeczy. Czyli technicznie byłoby to dobre. Jednak kontrola w tym systemie nadal będzie obowiązywała. Będzie to programowalny system. Zaufanie też potrzebne na tych przykładach, co pokazałem. Inflacja, towary i inne rzeczy. Tak? Więc teraz. Pamiętajcie o jednej rzeczy. Pamiętajcie. To jest tak zwana miara waluty, tak? Purchasing Power Party. I teraz kraje G7 opadają cały czas, natomiast kraje typu BRICS idą do góry tutaj. I jest tutaj forecast, czyli jest, prognozy są, że to będzie coraz bardziej. Tylko pamiętajcie jedną rzecz. O jednej rzeczy. Gospodarka jest tak teraz globalna, że nie da rady od tego odejść od tak. To jak wyskakiwać z pędzącego pociągu. Łokieć albo kolano zawsze będzie połamane. W tym samym filmie chcę zwrócić uwagę u Was, że nie, że krytykuję Chiny, tylko pragnę pokazać, że przedstawianie tego systemu tutaj, robienie tak jakby marketingu w Polsce, w Chin, coś tu nie gra. Dlatego chciałbym to pokazać. Nie dopinguję ani systemowi amerykańskiemu, czyli anglosaskiemu, ani systemowi brixowemu. Ponieważ i to i to jest fail, i to i to jest porażką. Te systemy muszą, te, te kraj, te, ta grupa krajów musi razem współpracować. Tylko wtedy będziemy mieć pełne, um, e, pełne benefity. I teraz tak, jest grupa ludzi ekonomii, tak zwanej keynzyńskiej i e, austriackiej. Tak? Austryjskiej i e, austriackiej. Austriacki. I w jednym. W jednym jest przedstawicielem właśnie ten yy, Keynes, czyli teraz ta gospodarka, czyli ekonomia opierająca się na rezerwach, frakcyjnych rezerwach, tak, to, że banki mogą pożyczać powiedzmy i kreować pieniądze, to jest ta gospodarka, znaczy to jest ta ekonomia oraz ta, która, ta austriacka, która mówi, że złoto to jest pieniądz, a wszystko inne to waluty, czyli skupiamy się na, na, na pieniądzmi, jest, pieniądzem jest wartość, yy, pieniądzem jest ta rzecz, warta, że nie można jej drukować i na przykład złoto musimy wydobyć, bitcoina musimy też wykopać cyfrowo rozwiązując jakieś równanie, tak? i dlatego nie można tego zrobić. i są oni w nosob w walce, jednak w tej chwili, jeżeli mielibyśmy mieć parytet złota i mielibyśmy operować tylko w tym yy, parytecie, albo w parytecie jakiegoś pieniądza, powiedzmy, yy, którego nie można podzielić, nie można zwiększyć inflacji, jest to błędem. Dlatego uważam, że te dwa systemy muszą skorzystać ze swoich najlepszych rozwiązań. W tej chwili system kęzyński jest bardzo biedny, ponieważ jest dużo kradzione, dodrukowywane, upolityczniane. Dlatego jest tak bardzo źle. Ale bez tego ten system byłby całkiem niezły. Jednak wprowadzono kontrolę pieniądza, czytaj, ktoś zwiększa, bank centralny zwiększa pro procentowanie, powodując, że Pieniądz jest bardzo drogi, następnie zmniejsza go, powodując, że jest bardzo tani i wszyscy się ładują, następnie znowu zwiększa te raty i ludzi nie stać na spłatę. Tak nie może być. Tak nie może być. I jakie są wady i zalety tych, tych systemów pojedynczych? Powiedzmy, jakby mogły z siebie korzystać nawzajem, umożliwiłoby to posiadanie pieniądza, który jest spegowany do złota. Istnieją pewne reguły, dzięki, temu mo dzięki czemu można ten pieniądz troszeczkę rozwodnić, a wolny rynek decydowałby, kiedy pieniądz powinien być tani, a kiedy powinien być drogi. Natomiast pozostanie tylko przy Austrian, tak, tej ekonomii, gdzie mamy złoto i tyle. Patrzcie, jakie to jest błędne. W dzisiejszej gospodarce jest to niemożliwe, więc parytet jako złoto rezerwą światową, albo Bitcoin rezerwą światową, nie zdałby egzaminu. Nie zdałby egzaminu. Popatrzcie, powiedzmy, że w tej chwili mamy 10 firm no powiedzmy 9, dobra. 9. I stoją one po kredyt do banku. W tej chwili, powiedzmy, jak stopy procentowe będą niskie, każda z tych firm dostanie prawdopodobnie e, e, kredyt. Dobra? Dostanie prawdopodobnie kredyt. Dzięki temu kredytowi każda z tych potencjalnych firm, to są właściciele, otworzą swoje firmy. Te firmy, te firmy następnie zatrudnią kolejnych ludzi, Tak? kolejnych ludzi. Ci ludzie lecą wypłatę dla innych ludzi, i tak startuje ekonomia. Teraz sobie wyobraźcie, że Mamy do czynienia tylko z Austrian Economy, dobra? I spośród, spośród tych firm, wszystkich tutaj, dobra? Tylko jedna dostanie kasę, reszta nie. Ponieważ kapitał będzie tylko ulokowany w naprawdę dobre inwestycje. Nie, że każdy będzie mógł dostawać. Czyli inflacja będzie mała i, i, i inflacja po prostu będzie biedna, ponieważ yy, każdy będzie trzymał bardzo kapitał. Spegowany do złota i będzie mógł tylko dawać go ludziom, którzy będą najmniej ryzyka, prze, prze, jakby pokazywali. Dzięki temu będzie tylko jedna firma i dwóch ludzi dostanie pracę. Nie dwustu, a tylko dwóch. Jak to się dalej rozwinie? Będziemy bardzo wolno. Przy obecnym statusie rozwiniętym e, gospodarki, gdzie potrzebujemy tyle pieniądza, tego pieniądza dostaniemy tyle, ponieważ nie będzie go. Jak myślicie, co się stanie? Będzie bezrobocie. Będzie bezrobocie. To już. Pokazało w tych rozwiązaniach, tutaj, gdzie. O, tutaj, jak wynika z analiz ekonomistów, kraje, które zdecydowały się na taki krok szybciej, ożywiły swoje gospodarki, czyli porzuciły te standardy, dzięki temu zwiększały podaży pieniądza i stymulowały popyt. Tak to wygląda. Dobra, idźmy dalej. Czyli już wiemy, że. Rozwiązania jednej strony nie są dobre i drugiej strony też nie są dobre. Chiny dążą do systemu, który już był obecnie, który był pokazał, że wywaliło silnik, także nie wiem, czy jest to dobre, ale idźmy dalej. Następnie mamy systemy komunalne, czyli to, co właśnie reprezentują głównie kraje bryksowe, te największe. Gdzie jakby nie było, jest istotna komuna. Komuna charakteryzuje się takimi cechami, jak kontrola. Wszystko ma być kontrolowane. Kontrolowane, kontrolowane, kontrolowane. Brak zaufania. Nie wiem, ja nie ufam na przykład takim rozwiązaniom, e, chociaż są pozytywnie przedstawiane w tych filmach, ale nie ufam, gdyż zawsze ktoś, kto po prostu nie pracuje, myśli, że pieniądz jest generowany z niczego, będzie próbował nakazać lub kontrolować drugiej osobie, która ciężko pracuje, ale nie może być lepsza od tej osoby kontrolującej. To jest właśnie typowy komunizm. I centralne planowanie. E, władza komunistyczna wie najlepiej co gdzie robić. Nie, nie wie. Może dzisiaj nie chce soku pomarańczowego, może dzisiaj chce coś innego, może dzisiaj nie chce kupować kolejnych frytek, czyli na, na frytek naprodukowali powiedzmy na dwa lata, a ja i na przykład parę milionów ludzi nie chcę ich kupować. Co będziemy zmuszeni. I najważniejsze jest przedstawienie zasad takie jakie są cyfrowy kontra programowalny pieniądz. Programowalny pieniądz to taki, którego możemy naprogramować całą, każdą jego wartość. Od na przykład tego, kim jesteśmy, po grupę krwi, jaką mamy, po skąd pochodzimy, nie tylko termin ważności, na przykład cel wydania tych pieniędzy. Powiedzmy, że pochodzimy z biednej dzielnicy i tego jeszcze nie ma. To dopiero o tym się dopiero będzie mówiło. Powiedzmy, że pochodzimy z biednej dzielnicy i na przykład chcielibyśmy zamieszkać w lepszej dzielnicy. Udało nam się odłożyć te pieniądze jakimś cudem, dobrze? Ale niestety nie możemy kupić tego, bo nasze kredyty nie pasują do tego. Tak może być naprogramowany pieniądz. Cyfrowy pieniądz jest w tej chwili, więc jak tutaj ktoś już nie mówi prawidłowo, no to nie bardzo. I nie jest to folia, gdyż nie są to moje słowa. To co powiedziałem, że jednym będzie łatwiej, z programowanym pieniądzem, a drugim niekoniecznie, są to słowa Bank of International Settlements, czyli Banku Rozrachunków Międzynarodowych. W raporcie wydanym w maju 2023 roku, o którym już też nagrywałem wiele odcinków w wiadomościach, więc nie są to moje słowa. Oni po prostu już to powiedzieli, już to powiedzieli. I żeby jeszcze pokazać bardziej, jak to wygląda, zobaczmy sobie, e, zobaczmy sobie tutaj, e, chiński centralny bank, ok, e, chce pożyczać właśnie obligacje, żeby e, spuszczać ich po prostu oprocentowanie. Wiemy, że oprocentowanie obligacji działa na tej zasadzie, że tu mamy cenę, a oprocentowanie jak cena idzie do góry, oprocentowanie idzie do, do dołu. Więc centralny bank chce skupować to, żeby procent był taki. Dlaczego? Dlatego, żeby żeby um, nie ta kasa nie szła na obligacje, a szła bardziej, żeby ludzie kupowali, żeby stymulować to y, ekonomię. Więc zobaczcie, jakie jest to centralne na przykład planowanie. Weźmy jeszcze dalej. Yy, chińscy regulatorzy okay, yy, nakazali, by banki by banki, notowały, kto kupuje dokładnie obligacje, kto trajduje nimi, gdzie i jak, żeby troszeczkę ochłodzić ten rynek. Czyli powiedzmy, powiedzmy, że w miejscu, gdzie nie ma możliwości zarabiania, ludzie chcą kupować, powiedzmy, obligacje dla procentu. Ale ta kasa wtedy jest w obligacjach, a nie centralnie na konsumpcji. Oraz inne państwa też mogą y, coś próbować tutaj kupić, żeby ulokować pieniądze, ale centralne planowanie mówi, że gdzie indziej mają być pieniądze. Dobrze? Także zobaczcie, jak to wygląda. Kolejne: zobaczcie, założyciel Telegrama jest przy, y, przytrzymywany obecnie, jak to y, y, nagrywam, we Francji. Nie chciał oddać danych. W tego, do, do analizy z Telegrama, czyli nie chciał oddać kluczy. Tak jak zrobił to Mark Zuckerberg, który oddał klucze, oddał y, dane dla FBI, tam CIA, i nie ma żadnych y, tych kar, chociaż jest dużo na przykład podanych różnego typu informacji ostatnio, jak to różnego typu malwersacje wy, wychodzą i inne praktyki y, niezbyt dobre na Facebooku, i nic, niestety, on nie jest pociągnięty do żadnej odpowiedzialności, jest wszystko w porządku. Ale na przykład y, tutaj ten Paweł Durow nie chciał oddać tych kluczy żeby pokazać, żeby cofnąć te materiały, które zostały tam skradzione, jakiś data leak był z, z Izraela i od razu został tutaj zablokowany we Francji. Bardzo ciekawe, tak? Czyli powiedzmy sobie, że powiedzmy sobie, że w dzisiejszych czasach jesteś dobrą osobą, ale jutro możesz nie być dobrą osobą, bo ktoś decyduje, że niestety tak nie ma. Jesteś w kraju który prowadzi tam wojnę, przecież Ty nie jesteś uwikłany, czy uwikłana w wojnę, nie będziesz mogła, czy mógł kupować coś, ponieważ pochodzi z tego kraju. Co jeżeli nagle kraj, który był ulubiany, powie, że nie chce brać udziału w jakiejś tam agendzie? Nagle jest nielubiany. Nagle coś jest złego. Co jeżeli dzisiaj jeździsz samochodem dieslowym wszystko w, wszystko w porządku, ale jutro będzie ban na samochody dieslowe? Okay, ban e, agendowy, i jutro każdy, kto jeździ samochodem zdrowiem, będzie miał karę. Programowalne pieniądze to umożliwia. Kontrolowanie to umożliwia. Zaufania raczej tutaj nie ma. Zaufania raczej tutaj nie ma. OK. I teraz e, dochodzimy do bardzo ciekawych tematów. Ostatnie eventy starego właśnie systemu SWIFT, czyli system, który zablokował Rosję, tak, państwo o potencjale atomowym, nie mogło korzystać z swoich walut. Telegram, Czyli właśnie Paweł Durow został zatrzymany, przez to, że nie chciał do, dać dostępu do kluczy, żeby ujawnić, kim są ci, co wypostowali, te, co wydali te informacje z tego data leak, z tego wycieku danych w, w Izraelu. I Rosja oraz giełda. Okay? Ostatnie wydarzenia. Więc po co jest w ogóle BRICS i cały ten development, całe wszystko pokazywane, że to tak będzie funkcjonowało? Jak nagle Rosja, jak nagle yy, Rosja, zobaczcie, Buduje, odpala właściwie swoją giełdę wymiany walut, po to, by wymieniać waluty na kryptowaluty swoje i żeby używać tego do płatności międzynarodowych, cross-border payments. Już we wrześniu 2024 roku planują to zrobić. Nie na razie dla retail, a bardziej dla państwa, ale już też dla retail. I planują też wprowadzać właśnie też swoje CBDC. Okay? Które będą po prostu używane tutaj przez National Card Payment System, żeby właśnie można było wymieniać te e, kryptowaluty, ruble i w kryptowaluty, dla właśnie płatności międzynarodowych. Także zobaczcie, jeżeli ten system BRICS-owy jest taki dobry i tak mamy to wszystko zrobić, to po co Rosja robi swoją giełdę? Po co swoją giełdę? Mało tego. Po co Chiny, OK, prawdopodobnie będą zmuszone, żeby Odwrócić ban na Bitcoina i pozwalać kopać Bitcoina u siebie. Więc po co to wszystko? Po co, jeżeli to jest jakieś idealne. Omińmy to i omijmy tamto. No właśnie. Chyba nie jest tak, i chyba Chiny będą musiały przeprosić Bitcoina i zacząć używać tutaj całego tego systemu. I idąc dalej, podsumujmy. Co w tej chwili tutaj robi właśnie Rosja. OK. Także Rosja będzie testowała swój nowy system. Um, Chodzi o to, żeby ominąć sankcje. To jeżeli mamy system BRICS, a mamy omijać sankcje, to po co nam ten system BRICS? OK. Mamy właśnie ten nasz narodowy card payment system, który będzie już jest uregulowany i będzie właśnie za jego możliwością można wymieniać ruble na kryptowaluty. Jeżeli będzie to sukcesywne, to Rosja będzie miała alternatywę i będzie mogła wreszcie uczestniczyć w płatnościach dla swoich eksporterów. Omijając różnego typu sankcje, tak? Pamiętajmy, że Rosja zbanowała krypto okay, w 2022 roku. I nagle to odmraża. Czyli tak jak pierwszy film mówiłem, czy Chiny przeproszą Bitcoina. Mogą też nagrać, czy Rosja przeprosi Bitcoin. Tak? Także nagle 8. Władimir Putin podpisuje, że do transakcji międzynarodowych zalegalizują krypto, a także krypto mining. Okay? Na razie domestic use, czyli taki powiedzmy retail use, że Kowalski, Misza będzie mógł kupić coś. No to na razie nie będzie tego. Ale w takim razie po co nam ten cały BRICS system? Ano po to, że w tej chwili odchodzimy od starego systemu, więc ten BRICS nie jest nam potrzebny. BRICS, BRICS po prostu. Więc podsumujmy, co wiemy. Chiny kiedyś trzymały rezerwy, w, miały parytet do srebra, i to niestety. I to niestety zawiodło. Następnie goniły cały świat, żeby zdobyć jak najwięcej złota. I jak już dogoniły, cały świat odchodzi w nowy system, w którym nie będzie kontroli, nie będzie tego, że kogoś można sankcjować. Okay? I będzie można tanio i szybko załatwić wszystko. Bez jakichś tam centralnych rzeczy. Bez BRICS-u, bez jakichś walut, bez programowalności i tyle. I stany idą znowu w nowym kierunku, czyli odchodzą od tego stemu. Pierw były tutaj w tym srebrze, potem były w złocie. Teraz Swift System, tak? E, Achiny gonią. Gonią. I są krok do tyłu. Stany wchodzą w coś nowego. I stany już to wchodzą. I pamiętajcie, że krypto -denominowane jest najczęściej w dolarach. Nie widziałem, żeby jeszcze były tam inne. No, co prawda, można przełączyć sobie, przeliczyć na euro, ale i tak każdy mówi o dolarach. Więc największe firmy, największe firmy kupują obligacje Stanów Zjednoczonych, więc jest to przedłużenie wartości dolara. Mało tego. Stany, ostatnio tutaj właśnie na takim na, na, na takim posiedzeniu to było w tamtym roku, już myślą, już myślą tutaj. Proszę bardzo. My a coin bill that would 58 Także y, tutaj właśnie y, próbują oni ustawić, Stany Zjednoczone próbują ustawić, y, chyba Republikanie, żeby był bill o 58 monetach stablecoinach, w tym dwie, on tam dalej powie, które będą y, bardzo uregulowane, inne o mniejszej regulacji. Dlaczego? Dlatego, dlatego że, dlatego, że Stany będą miały przedłużenie ręki dolarowej wtedy. Wtedy będzie nadal zapotrzebowanie na dolara. Stany będą miały swoją walutę i mogą ją sprzedawać. O to właśnie głównie chodzi, żeby była inflacja mniejsza. To Stany sprzedają cały czas dolara. Stany nie chcą dolara u siebie, Stany chcą eksportować tego dolara. Okay? I będzie można płacić za pomocą krypto wszędzie, ale nadal główna waluta do wyjścia będą to dolary. Więc Stany układają się w bardzo dogodnej sytuacji, że będzie dolar, będzie krypto i będą międzynarodowe płatności. A Chiny robią jakiś swój zamknięty system plus kraje BRICS, sorry, kraje BRICS, zamknięty system, który już z założeń, tak jak tu pokazałem, no po prostu nie działa, bo SWIFT wywalił się, tak? Mają parytet złota, jak powiedziałem, w, w dobie inflacji, w dobie takiego rozwoju, przejście na taki sztywny parytet, on tam będzie inaczej przeliczany niż tak jak ludzie myślą, ale nadal ktoś tutaj będzie to trzymał, ktoś będzie o tym decydował. Ludzie nie chcą decydować, ludzie nie chcą zaufania. Zaufanie ma być wbudowane w protokół. Ludzie chcą niezależności i to, że ich nikt nie zablokuje. Więc wydaje mi się, i z tego co jej pokazałem, że i Rosja, i Chiny zaczynają uwalniać się z kajdanów, i doprowadzać do korzystania z sieci zdecentralizowanej, oba, obie półkule, obie gospodarki będą musiały być ze sobą związane. I Chiny będą musiały polegać na zakupie rzeczy ze Stanów Zjednoczonych, dzięki temu będą stawały dolary i będą mogły stymulować różnie swoją walutę, a nie, że będą stawały tylko juany i zale... zaleje ich juanowy deszcz. Tak? Rosja będzie mogła robić interesy, nie będzie, nie będzie mogła być zbanowana, i cała gospodarka zacznie się kręcić na świecie. I Stany już pod to się ustawiają. Już pod to się ustawiają. Dlatego to będzie prawdopodobnie nowy system płatności za parę lat. Dlatego nie rozumiem, dlaczego tak pchane jest, że programowany pieniądz jest dobry, że no, kraje BRICS mają to dobre. To są stare systemy. Tylko w nowych wersjach, ale zaufanie, kontrola inne rzeczy są cały czas takie same. I na koniec, żeby pokazać, jak mniej więcej to się ma rozwijać, tak? najlepiej jak te wszystkie rzeczy postawilibyśmy na osi czasu. Bo już się mówi o upadku dolara spokojnie. Pierw są wybory, obecnie. Później, ewentualnie, jak się nikt nie dogada, będzie trzecia wojna światowa, która, jeżeli Stany polegną jako hegemon, Wyłoni nowy system płatności. I dopiero później ten nowy system płatności doprowadzi, że będzie upadek dolara. Upadek dolara. Dopiero potem stopniowo dolar będzie tracił, 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 tracił. Może w nowym systemie dolar nie będzie miał takiej hegemonii, ale nadal będzie główną walutą. I być może jest to droga, którą właśnie stany obierają, ponieważ jeżeli krypto będzie przeliczane w dolarach, to nadal będzie to przedłużenie dolara. Główne y, firmy, które będą posiadały y, stablecoiny, skupują obligacje Stanów Zjednoczonych. Przecież o to właśnie chodzi. Skupują obligacje Stanów Zjednoczonych, ponieważ żeby wydrukować kolejnego dolara, musi tam być zabezpieczenie. I y, Tether i y, USDC y, mają audyty pokazujące, że większość z nich jest właśnie w obligacjach Stanów Zjednoczonych. Ponad 80% chyba. Reszta to jest gotówka i jakieś tam dobra. Także tak to widzę. Także podsumowując, podsumowując. Chiny zrobiły kiedyś błąd i trzymały się sztywno jakiegoś parytetu. Następnie i poległy. Następnie zaczęły gonić system i zgromadziły na bardzo dużo złota. Podczas gdy kraj wtedy, inne kraje odchodziły od tego systemu, teraz kraje odchodzą od tego, nowego, od tego starego systemu, Chiny budują stary system. BRICS, wymiany wewnętrzne. A, a wszyscy odchodzą gdzie indziej. Więc mając to na uwadze, kraje nie funkcjonują tak, że sobie sprzedamy i e, dany kraj nie potrzebuje więcej swojej gotówki. On potrzebuje, żeby upłynąć, żeby wydawać tą gotówkę. Nie chce jej z powrotem, nie chce tej wody w tym basenie z powrotem. Dlatego uważam, że system ten w swoich fundamentach już jest lichy i nie widzę, jakby miał być rozwijany dalej. A jeżeli będzie rozwijany pod w postacią jakichś tam kłamstewek i różnych rzeczy, to szybko wyjdzie na to, że nie jest chyba to takie dobre i ktoś będzie bardzo cierpiał. Moim rozwiązaniem, takim moim podczas tych argumentów, moim zdaniem najlepszy jest system łączony, gdzie. I Rosja i Chiny będą współpracowały z krajami G7 oraz USA i widać już, że inne kraje nie chcą być w żadnym zamkniętym systemie typu SWIFT, tym bardziej typu BRICS, bo jest to powiedzmy kopia tylko, że na tamte, na tamte strony, tylko bardziej będą dożyły do decentralizacji, w której już tutaj umacniają się Stany Zjednoczone. Jeżeli Trump wygra, prawdopodobnie będzie to pełen atak, czyli akceptacja miningu, akceptacja wszystkiego, niskie podatki, żeby już w tym być, żeby to Stany... Były przeliczane, żeby dolar był przeliczany w kryptowalutach. Więc sami ocencie, co o tym myślicie. Obejrzyjcie inne filmy o Chinach, które bardzo promują chińskie różne rozwiązania. I sami zobaczcie, gdzie tak naprawdę się, yy, gdzie leży wasz punkt widzenia. To na razie trzymajcie się. Cześć!